Brakuje czegoś? Tak, brakuje. No, co teraz robi koleś? Upiekło się klientowi, upiekło. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy znów w Warszawie i tym razem nie na rowerze, a na skuterze, jak widzicie. Przemalowałem mój stary na nowy. Nie, no żartuję. Pożyczyłem skuter czarny. Jest to skuter prawie taki sam jak mój, ale troszkę wolniejszy. Użytkuję go dzięki firmie SF. Dzięki nim mogę nagrać wam odcinek jakiś. Poczekaj pan, poczekaj. Daj mi uciec w lewo, już sobie możesz cofać. Akurat to pierwsze zamówienie wskoczyło mi, jak byłem jeszcze w domu, więc spokojnie sobie wyszedłem, odebrałem zamówienie i jedziemy. Prawdopodobnie to ten budynek po lewej, taki fajny, wysoki. Wejście jest o tamtej, tak? A, spokojnie. Dzień dobry, dostawa Volt. Proszę bardzo. Wskoczyło kolejne zamówienie Poli Pizza. Dzień dobry, Volt 568. Mój drogi, a co na nim jest, tylko byś mi powiedział? Daddy Cool. Co jest to? 6 minut, 2 km. Fajny króciak taki. Podoba mi się. Ładnie sobie wykupiliśmy bilet pierwszeństwa. Może się włączy, jest zielona strzałka. To co, skorzystam z tej strzałki. Tutaj się przecisnę. Nie chcę wyprzedzać, bo nie wiedziałem, co jest przede mną. Ale już widzę. Przed chwilą rozmawiałem z Michałem Górką. On tam siedzi na Żoliborzu i dostarcza, a ja na Mokotowie. No i kurczę, powiedział, że przyjedzie do mnie i mi zacznie wybierać moje zamówienia, króciaki moje. Mogę mu napisać, że jestem gdzieś indziej, że nie wiem, przy Arkadii gdzieś tam się czaję. No niestety, ja sobie sam zrobiłem kłopotów, teraz będę miał konkurencję. Dzień dobry, proszę bardzo. Gdzieś chyba się zatrzymam teraz. Na tej ulicy głównej. Gdzieś odcień znajdę tylko i będę czekał na kolejne zamówienia. Już patrzę, co to za lokal? Duza Micha. Chinatown. O kurczę, jedziemy do Chinatown. Tam jest taki ciąg niskich budynków, to znaczy niskich lokali. I to pewnie tam skoczyło, że gotowe. To jest najlepsza informacja, jak się jedzie do restauracji, że już zamówienie czeka. Gdzieś tutaj staniemy sobie. Sprawdzę nazwę, jaką się nazywa. Duza Micha. 988 V. Normalnie byłoby bliżej, ale muszę tu zrobić małe kółko. Muszę objechać ten park, który jest widoczny po prawej, bardzo ładny widzę. A co ten pan robi? Zatrzymuje się? Tak o sobie? Co to ma znaczyć? Co on chciał, żebym mu wjechał w... A, przeprosił. Gentleman. Proszę bardzo. Miłego dnia, do widzenia. Jasne. Dobry, 571. 570. 71. Ten pan ma 70 chyba. Jaki masz numer? 570. No co jest to? Dzięki wielkie. Minus 4 minuty, czy jak dojadę za 4, to będzie minus 8. Wejdę do klatki, no 10 minut spóźnienia. Ej, tędy jechałem, nie? Jedziemy tą samą drogą, co przed chwilą. Tu w ogóle nie ma numerów. Nie, chyba od tyłu podjechałem? To jest jeden numer na cały budynek i jednak muszę się troszkę wrócić. Całkowicie inaczej oznaczone są te mieszkania niż we Wrocławiu. U nas nie ma podziału na klatki. Dzień dobry, proszę bardzo. Dobra, zaznaczam to, że już dostarczone i mam nadzieję, że coś wpadnie zaraz szybko. Tym razem ramen. To sobie tak samo tutaj stanę na chodniku po prostu. Pineska jest z drugiej strony. Tu jest jakiś ramen. A, Taste of Asia. Dzień dobry, Powolta 639. Chyba tak nie do końca ta pani rozumiała po polsku. To chyba nie jest tak trudno się nauczyć od 1 do 10. No i niebywało, jedziemy trzeci raz tą samą ulicą. Czyli wszyscy klienci znajdują się w tym samym rejonie. No i zauważyłem, że dużo w Warszawie jest ulic jednokierunkowych i żeby się dostać do klienta, to trzeba troszkę kółko robić. Wracamy do tego samego lokalu, do tego Taste of Asia, a za nami jedzie pan Michał Górka. No i idzie nasz kolega. Chyba skręcił w tamtą uliczkę. 638. 638. Musiałem odkryć to zamówienie, bo się okazało, że lokal wydał moje zamówienie komuś innemu i zamówienie tego kogoś było na ladzie. O, jest skręt w prawo, no to skorzystamy. Tu przycisnę się między samochodziki. Przepraszam bardzo, ale ja mam tutaj skręt w prawo i się śpieszę. A za mną wciąż jedzie Michał Górka. Obejrzyjcie jego odcinek, to zobaczycie mnie z innej perspektywy. No i nas wziął. Ja po Volta 309. Dzięki. Szykuje się drugie zamówienie. Za 5 zł, czy... Za 13. No dobra, tylko że tam można czekać pół godziny. Jak coś, to odrzucę.
Dobra, bo po drodze masz bogoja wpłaconego. A to nie jest przypadkiem hala koszyki, nasz adres? Nie, to jest przed halą. Ja już myślałem, że to jest hala koszyki, tędy jechaliśmy. Dobra, zobaczymy. Trzecie się czai. Możliwe. Jak będzie gotowe, to biorę. Czy Volt 644 jest gotowy może? Właśnie robię, daj mi 3 minuty. Powiedział, że mu dał 3 minutki i będzie gotowe, no. Dobra, to jest gotowe, tutaj można biorę. To co, można mu zaufać? Można mu zaufać, tak. To... Dobra, to klikam w takim razie, że odbieram. A konto już. Właśnie. I mamy kolejne. Czy jak to się stało? A przecież jest na koszykę. A, bo tak daleko. Wiesz. Wyjedziemy zaraz za Warszawę. No, to już tak truska wprawia. Nie no wiem, nie. Czy ten to da radę. No mam jeszcze drugą baterię, więc... Jak ta pójdzie, to na tej drugiej to jest 50 zrobię. Wow, potrójniak. To jeszcze taki, że płatne dojazdy dalekie. Wiesz, kto tam w systemie to ustawił, nie? Jesteś żebym... na jakimś doładowaniu tam specjalnym. Specjalne zasady. Ja jestem umówiony z konkretnymi ludźmi, więc... Ten odcinek w Warszawie jest najlepiej, nie? Dzięki wielkie. Wykazy już? Bo tu też można czekać. Nie. O, cholera, to może być. Ale to jakiś hot dog, dwa razy. No, mają duży ruch. Coś jest, może to nasze. Dzień dobry, czy 706? Mogę zobaczyć? Jeszcze niedługo. Trzeba długo czekać, wiadomo? Trochę będzie trzeba jeszcze poczekać. No, to znaczy 20 minut. Niestety, trzeba odpiąć. Dobra, jedziemy w końcu do tego pierwszego klienta. Mamy tylko 500 metrów, no i 34 minuty na dostawę, więc klient powinien być zadowolony. Czemu pani nie jedzie? Ma pierwszeństwo. To będzie po lewej stronie. Już jest 53, jeszcze kilkanaście numerków. Dzień dobry, pan zamawiał, tak? Volta? Bo tu nie wiedziałem dokładnie, które drzwi. Proszę bardzo. Miłego dnia. Do widzenia. Tak? Nie wiem, pan, że tutaj już widziałem. Brakuje czegoś? Tak, brakuje. A, no to musi pan zgłosić. Na 100% dali mi tylko tą torbę. Dobra. Do widzenia. No i brakowało napoju. Klient otworzył opakowanie i mówi, że brakuje picia. I czy nie miałem? Mówię, że nie, dostałem tylko to opakowanie, nie? Ja tam nie jestem Copperfield, ja nie wiem, co mają w tych opakowaniach tam. Nie mam rentgenu w oczach. Wypiłeś sam. O, tu jestem na tym. O, zamówienie wpada. Proszę państwa, Bejrut, Kraken. Dobre. Jak jesteś biorę. Psychicznie, to masz brać. Tutaj gdzieś można chyba stanąć, nic się nie stanie. Tutaj, gdzie te butle są, chyba tam widzę zamówienie. 569. Dobra, chyba już nie będzie więcej. Już jest 9 minut na minusie. Opakowanie takie było wymemłane, kurczę, jak psu z gardła wyjęte. Skręć w prawo. Nie wiem dokładnie jakie to rejony, ale gdzieś na zachód, żebyśmy jeszcze z Warszawy nie wyjechali. Proszę bardzo, miłego dnia, do widzenia. Michał już pojechał w swoją stronę. Nie wiem, czy tam wpadło mu zamówienie. Jadę wciąż na pierwszej baterii, bo zapomniałem powiedzieć, mam w skuterze dwie baterie. Czyli myślę, że jeszcze zrobię jakieś 3-4 zamówienia i potem na drugie chciałbym dobić do 20 i bonusa trzasnąć. No to jakiś sklep. Warzywniak. Myślałem, że to jakiś wegepunkt z tortillami. Ciekawe, co będzie treścią zamówienia. Czy jakieś ziemniory, marchew, czy inna kalarepa. Ja po odbiór Volta 384. Do widzenia, dzięki. Z zakupami warzywnymi i ogólnie spożywczymi jadę na ulicę, zapomniałem jako Karolkową, niecałe 2 km, 6 minut. Ogólnie miałem plan, żeby mój skuter niebieski przywieźć do Warszawy, ale transport skutera w jedną stronę to jest minimum 300 zł, czyli 600 co najmniej w dwie strony, plus bilet dla mnie na pociąg to jest około 100, może więcej, 150, czyli 750. Dzień dobry. Proszę bardzo, do widzenia. Tu mamy jakieś zamówienie, dzwoni. Wypad będzie gdzieś, mamy mowo? Nie, nie chcę. Jadę do kolejnego lokalu, w którym nie byłem. Jest to krótkie zamówienie za mniej więcej 11 zł. Dzień dobry, Volt 197. Głos mamy na Anielewicza, niecałe 2 km. Wybrałem trasę w lewo zamiast prawo, a tak trafiłem na kostkę. Gdzie to cała ulica na całej długości jest jeszcze zakostkowana. Kurczę, mam nadzieję, że mi się jedzenie nie wywróci. Muszę zaraz się zatrzymać chyba. Bo takie wstrząsy są, że to chyba się wszystko wywróciło. Nie wiem, ryzykuję. Dobra, jadę. Lada chwila będę u klienta, także jeśli się coś wylało, to już się wylało. Pan Pyszny tutaj
Jedzie sobie środkiem ulicy. No, co teraz robi koleś? Sygnalizuje, że skręca w lewo i nagle hop, sobie na prawo jedzie. Dzień dobry, proszę bardzo. Do widzenia. A jadę gdzie? Do KFC Warszawa Galaxy. 6,7, 3 volt. Dzięki. Przepraszam, a co tam w środku jest? A nie ma podstawki jakiejś, żeby to się nie wywaliło? Nie. Tak, dobrze jest? Dobra. Obawiałem się, że tam jakoś kolę dali, czy inny napój. Nie było żadnej podstawki, a tak zapakowane, no to jest 100%, że się wywali, nie? Jakoś Google Maps pokazuje, żeby tam skręcić. Kieruj się na wcześniej w prawo. Chyba jakieś jaja. Jeśli tu w lewo nie da się skręcić, to będzie nieźle. Chyba jest okej, dobra. Proszę bardzo. Pizza Claire? Nie, Clark Pizza. Także chyba po tym kursie już sobie baterię zmienię, ale póki co jeszcze daję radę. Jesteśmy na krakowskim przedmieściu. Napisane, że wyjście od Kozi 16. Dzień dobry. Dziękuję. Patrzę, dokąd mam jechać. Coś czuję, że to będzie długa podróż. Gdzieś tam w rejony Woli. 4,5 km. Jest moja bestia czarna. Prosta droga. Bez udziwnień jest, widzę. Super. Właśnie okrążam po wąski i dojeżdżam już do klienta. Jadę z maksymalną prędkością 43 na godzinę. Więcej skuter nie wyciśnie na takim stanie baterii. Widzowie, sorry, chyba nie nagrałem dostawy. Wpadło od razu kolejne ze Złotego Ryżu i będziemy się kierować, no tak trochę w stronę centrum. Nadeszły ciemniejsze chmury i chyba jakaś kropelka nawet spadła jedna mi tutaj na kas przed sekundą. Temperatura mocno teraz opadła, także muszę chyba zmienić już ubiór, bo już będzie tylko gorzej. Tu sobie stanę i szukam Złoty Ryż. O, jest, widzę. Volt 204? Czekaj. Nie wiem, co jest, zamówienie gotowe. Ktoś każe czekać. Będzie lada chwila, bo jest gotowe w aplikacji? Tak, poczekaj. Dzięki. Niezły nieogar z tego typa. Każe czekać, a jedzenie było u niego za plecami stało. Teraz dopiero 13 dostarczam. Czyli jeszcze 7, dużo. A już jest 18.30. Pada kolejne, ale muszę najpierw dostarczyć te poprzednie. Sobie lukniemy szybko, co my tu mamy. Chili Vibes Wola. Kurczę, że ja tam byłem? A byłem w Chili Vibes, ale tam na Starym Mieście, pamiętam, wtedy na Uberze. Ale to jest inna lokalizacja. Proszę bardzo. Gdy klient od razu nie otwiera drzwi, to nachodzi mi myśl, że to miała być dostawa bezkontaktowa. I szybko włączam mapkę, patrzę, co tam się dzieje. A tam jest napisane, że normalna dostawa i zawsze taki mini stres jest. Jeszcze mam dwie kreseczki na baterii. I nie wiem, kiedy ją zmienię. Chyba po tym zamówieniu. Albo jak już będzie jedna kreseczka, bo do zera baterii tak nie można rozładowywać. Niezdrowo dla baterii to jest. Dzień dobry. Odbiór Volta to w którym miejscu? Tak. A, z tej torby? Tak, bardzo ciężko. To jest woda w ogóle. Wzywałem w takim razie pomoc. Pomoc wezwana. Drugi kurier już jedzie i tam były też kruche rzeczy w jednej torbie. Kruche połączone z ciężkimi, także ciężko byłoby to zapakować do jednego plecaka. Na siłę mógłbym to upchać, ale to przecież nie o to chodzi, nie? Ważne, żeby klient był zadowolony. A klient mi napisał, żebym zostawił jedzenie na recepcji, czyli będzie szybsza dostawa. Szkoda, że podwójniaki już nie wpadają, a było tak fajnie na początku. A dzięki. Do widzenia. Wchodzi kolejne krótkie za 7 zł. Jemy chińskie nudło. Spoko. 8 minut odbioru. W sam raz, żebym się przebrał w ciepłe ciuszki. Dobra, to wrzucam jakąś bluzę, kurtkę i widzimy się za chwilę. Nara. A few moments later. Wymieniłem sobie przy okazji baterię. Plus ubrałem bluzę i kurtkę. Mam nadzieję, że mikrofon dobrze teraz będzie zbierał dźwięk. Nic się nie zmieni, najgorsze. A do lokalu mam 650 metrów. Do jemy chińskie nudło. Google Maps mówi, że po prawej, a ja tu na razie nic nie widzę. Tutaj? To jakoś sobie skuterem stanę pod ścianą. O, jest mapka. No właśnie, a ja przyjechałem z jakiej ulicy. Ciężko tutaj cokolwiek znaleźć. I to jest najgorsze właśnie, że zamówienie jest krótkie do zrobienia, fajne, a mi to zajmie dużo, żebym to odnalazł. Teraz mi w tej kurce i bluzie gorąco. To ja nie wiem, jak się ubrać na ten skuter w taką pogodę. Czegoś takiego nie rozumiem. Gdzie może być ten lokal? Nie, to my jesteśmy od Żelaznej. Fuksem znalazłem lokal. 0,56 V?
Dziękuję. Zdążę? O, zdążyłem. Szczelinę się wbiłem. Teraz jak się stąd wychodzi, chyba w lewo i do końca. I teraz ciekawe, czy to jest ten duży budynek, czy nie? Chyba nie. W kozie jest wejście, chyba tu po środku. Tu jest jakaś, też nie to? Klatka czwarta. Oj, dzwoni kolejne. Tylko kliknąłem. Oczywiście, że biorę. Odbiór z PHO 206, nie wiem się czyta to PHO. PO, FO, powiedzmy, że PO. I zamówienie za dychę. Także też jakiś króciak. Czyli zostało mi jeszcze 5 do zrobienia bonusa. Świeża bateria już w skuterku. Można szaleć. Moje jedzenie już gotowe, a moje jest po prawej, dobra. Zatwierdziłem odbiór i wpadł mi kolejny. Bombay Masala Vola. Też jakiś króciak za dychę. Gdzie on się znajduje? A prosto w lewo i w lewo. No to lecimy. A przed chwilą miałem w ogóle informację z GoPro, że niby memorka jest pełna i nie można więcej nic nagrać. A się okazało, że w tle coś tam wysyłał do internetu, filmy jakieś, nie wiem. Nie wiem, czy mi pokasowało filmy, czy nie. Zaraz będę lukał. Bombay Masala, gdzie jesteś? No ja cię nie kręcę, no. Chyba tu po prawej. No i kolejny raz taka sytuacja, że ja muszę chodzić i normalnie szukać. Ja pierdziele, nie lubię tego. Szybko namierzyłem naszego podejrzanego. Fajny ma go neon. Dobry? Dobry. 385 zabieram? Tak. Widzenia, dzięki. Też jestem tutaj pierwszy raz w ogóle. Ja tu po Warszawie tak mocno to kręciłem się, jak byłem dzieckiem. Bardzo krótki dystans. Tu mi pokazuje, że tylko 850 metrów. I to z takim kółeczkiem. A ja sobie pojadę prawdopodobnie non-stop prosto. Chyba widzicie na mapce, jak to wygląda. I tak się robi kasioreczkę. Trzeba skracać i sobie wszczęcać. Teraz tylko pytanko, gdzie jest nasze wejście do klatki? Ej, to może być ta. Nie, tu jest początek dopiero. O, jesteśmy blisko. Jednak wam warszawiacy współczuję, jak dostarczacie właśnie. Nie musicie szukać i szukać. Szybko zaakceptuję. Udało się. Myślałem, że jak jestem w windzie, to mi urwie internet. Sobremesa Tapas Bar. Browary warszawskie. 16 zamówień zrobiłem. 17 mam w torbie, 18 odbieram. Czyli jeszcze muszę 2 przyjąć, żeby był bonus. No, robi się coraz ciekawiej. Podoba mi się. Jakby tak było do końca, że po kilkaset metrów mam do restauracji i do klienta, no to ja pierdzielę, super. Ale już chyba mój uśmiech zejdzie, bo zaczął padać deszcz. Wejdę sobie na pogodę i obczaję. Co tu się dzieje? No w prognozie nie ma żadnych opadów. No to walimy w burzowo info. Tutaj burzowo info pokazuje. No zobaczcie, jest coś. Są jakieś chmury deszczowe. A tutaj pan taksówkarz jak zwykle musi zamulać, bo nie ma kursu. Jak oni nie mają kursu, to się wleko i wszystkich blokują. A jak mają kurs, to na czerwonym jeżdżą. Dobra, podjechałem pod... nie wiem pod co. Zawróć. Następnie skręć w lewo. Dobra, zamknij AP. Jesteśmy na miejscu. Co oni pisali? Browary na dole, po prawej stronie. Po prawej stronie patrząc, od której strony? Jakaś jest podpowiedź. A ja jestem teraz na górze czy na dole? Ej, na dole, to jest tutaj dół, widzicie? To jest jeszcze jedno zejście. W końcu. I on tu był schowany pod schodami. Ta ich podpowie, że na dole po prawej stronie. To jest na dole po lewej stronie. Dziękuję. Potwierdzam odbiór. Minus 19 minut, ale będzie dłużej, bo ja muszę najpierw znaleźć swój skuter. I teraz tam będę chodził chyba kilometr dookoła, żeby znaleźć skuter, nie wiem. Ja jestem już zgubiony na maksa. Już mogę odetchnąć. Się spociłem, naprawdę. Kurczę, tyle stresu. Chciałbym już znać Warszawę, wszystkie lokale na pamięć. Już minus 22 minuty do dostawy. Klient zły pewnie, ale to nie moja wina. Ja się staram jak mogę, ale jeszcze 2 minuty poczeka klient. Już kliencie dojeżdżam, nie martw się. Tędy? Albo nie tędy. Wszystko jest ogrodzone, jakiś remont trwa. Dostarczanie w dużym mieście to jest no, trudność. To nie jest takie hop-siup. Proszę bardzo. Coraz mocniejszy deszcz. Mam nadzieję, że szybko znajdę klatkę, bo już mam takie tyły, że to żal mówić. No właśnie dowiedziałem się, że mogę wejść przez klatkę H. I zobaczymy, czy ktoś dał mi poprawny tip. I to jest tutaj, na zewnątrz gdzieś. Ja zaraz dzwonię do klienta, żeby zszedł, bo ja tutaj nie będę szukał.
No, upiekło się klientowi, upiekło. Dobry wieczór, proszę bardzo. Dobra, wpadło mi kolejne, chyba 19 za 18 zł, czyli jest kawałek do przejechania. Gruby Josek, to jest gdzieś między Wolą a Ochotą. 2 kilometry do restauracji, to stąd się wzięło to kilkanaście złotych. Jestem w szoku. Lokal jest tam, gdzie pineska. Wow. Dobry, 061. Dzięki. Dobra, mamy... A, drugi odbiór. A, jeszcze jeden. Wpadł mi z tego samego 062 i możliwe, że będzie trzeci. Nie, skąd indziej. Dzięki. Także dzisiaj 20 nie zrobię, zrobię 21. Mam potrójniaka. Jedziemy do Sushi World Takeaway. Nawet zaznaczyli, że gotowe. Także to powinno pójść wszystko ze strzała. Gdzieś tu po prawej nasze sushi jest. Znalezione, zaklepane, odebrane. Dobry wieczór. Ja powolta 527. Aby ta pineska mnie dobrze zaprowadziła, bo ja naprawdę mam już dość tego szukania. Aby tu było wejście, no, otwarte, nie, zamknięte. To nie jest śmieszne, to jest bez sensu. I co, mam teraz jakieś kółeczko robić? Chyba tak, pojadę za tym panem. No tak, 17 jest tu po prawej, dobra. Parkujemy. Dobry wieczór. Chwileczkę, mam kilka zamówień. Tak, proszę bardzo. Do widzenia. Po schodach i w lewo, chyba tak, widzę domofon. Proszę bardzo. Dobra, zatwierdzamy i patrzymy, co tu dalej się będzie działo. Chcą mnie wygonić gdzieś daleko. Nie, odrzucamy, dziękuję. Dobrze, nie wziąłem, bo to i tak już byłoby ponad stan. A na pierwszy dzień taki na skuterze w Warszawie, no to chyba już sam raz nie będę przedobrzał. No i po 4 kilometrach wjechałem w jakąś uliczkę. Nic tu się nie dzieje. Jestem chyba bardzo daleko od domu. Prawdopodobnie to jest ostatnie zamówienie w plecaku. O Boże, jakiś pies jeszcze czeka. Chciał mnie wystraszyć i mu się udało. Zmieścimy się, zmieścimy się. Ja to jestem wąziutki z tym skuterką. Proszę bardzo. Zobaczcie, Warszawa. A ja tu jestem na lewo. I zaraz tutaj jest Macierzysz. Patrzcie, wpada. Hehe, 20 zł. Dobra, weźmiemy. Zaszalejmy. Jakbym miał skuter na benzynę, to bym wziął bez pytania. A tutaj na tej baterii to muszę kalkulować, czy wrócę do domu. Nie chcę pchać skutera. To by było przerąbane. Co to będzie? Pizza, pizza i sos pomidorowy. Przyjechałem pod pomodoro. Dobry wieczór. 034. Dziękuję. I co będzie? Jakieś kolejne? Nie ma. Nawet dobrze, bo tak bym robił bez końca. O, GPS, aktualizuj się, kurde. Po dostarczeniu tego zamówienia jadę już na 100% w kierunku domu. I po prostu, jeśli coś będzie wpadać, to będę tylko przyjmował te zamówienia, które będą właśnie w stronę domu. Nie będzie tak jak teraz, że wziąłem jakieś pomodoro, pizzę i gdzieś tam jadę, nie wiadomo gdzie. A już mi jedna kreska na baterii zeszła, także drenaż baterii już trwa w najlepsze. Aktywne połączenie. Kartka numer 4. Dobrze, dziękuję. Dobry wieczór. Do widzenia. Coś muszą być. Aha. Tylko to dostałem. Dobra. Weźmiemy jeszcze KFC. A już chciałem się z wami żegnać. A to taka niespodzianka fajna. Dobry wieczór. Jest może 5,98 V? Dzięki wielkie. Nawet nie czekałem długo. Jakieś 4 minuty. Także na KFC taki wynik to jest dobry. Bo we Wrocławiu to potrafimy czekać 15 minut. Ja nie czekam oczywiście. Jak widzę, że nie zamierzają zrobić, to anuluję. Kurs mamy na Staszica, prawie 2 km. Spoko, mogę tak robić po 2 km w stronę domu i dojechać już na Mokotów. Dobry wieczór, proszę bardzo. Jeździłem jakieś 8,5 godziny. Zrobiłem 23 zamówienia. 105 km niby przejechałem. 7 zł na piwku. Dzięki, że wytrwaliście ze mną tutaj w tych dostawach po Warszawie. To co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.